Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, 13 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kuchanie, dzisiejsza, bardzo krótka Ewangelia opowiada o Panu Jezusie, do którego rodzice przynoszą swoje dzieci, po to, żeby Jezus położył na nie ręce, pobłogosławił, pomodlił się chwilkę nad tymi dzieciakami. Natomiast apostołowie, prawdopodobnie chcąc uchronić Pana Jezusa przed jakimś dodatkowym zmęczeniem, dbając o Jego wypoczynek, zabraniali. Powiedzieli, dajcie spokój nauczycielowi, on chce teraz pewnie wypocząć. Jezus zaprotestował. Dlatego, że powiedział: Dopuśćcie dzieci do mnie, pozwólcie im przychodzić. Kochani, w tamtych czasach dziecko zupełnie się nie liczyło, podobnie jak kobiety. Bardzo często również w Ewangeliach słyszymy, że podają jakąś liczbę zgromadzonych i mówią, że było pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. To zupełnie tak, jak w dzisiejszym społeczeństwie czasem funkcjonuje takie sformułowanie: Dzieci i ryby głosu nie mają, więc nie wtrącaj się, kiedy dorośli rozmawiają. Natomiast Pan Jezus chce, żeby dzieciaki przychodziły do Niego. Chce je błogosławić. Dla Pana Jezusa każde dziecko to też jest człowiek, pełnowartościowy człowiek, który ma swoje prawa i który ma również swoje pragnienia. I wiemy o tym, że kiedy patrzymy na małe dziecko, to często różne przeżycia z dzieciństwa mają często wpływ na jego dalsze życie. Jakaś trauma przeżyta w dzieciństwie. Albo jakieś dobro, którego doświadczył w dzieciństwie, jest tym, co później rzutuje na jego konkretne, późniejsze życie. Słyszałem, kochani, niedawno wypowiedź pewnego księdza, który powiedział: Jeśli któremuś z księży przeszkadzają dzieci, które płaczą w kościele, które gdzieś tam gadają w kościele, to powiedz im: Jeśli dzieci płaczą w kościele, to znaczy, że tam jeszcze są, bo może być taki czas, że ich po prostu nie będzie, że w kościele będą sami starsi ludzie, albo będą puste mury, dlatego że nie będzie tam młodzieży. Dlatego też jeżeli chcemy, żeby młodzież, żeby dzieci w kościele czu czuli się jak u siebie, musimy znaleźć taki współczesny, dobry język, żeby nie spłycać tych wartości religijnych, ale żeby tę Ewangelię przekazać w taki sposób, żeby była czytelna dla tych dużych i dla tych małych. U mnie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Łodzi, również wiem, że w wielu kościołach świata, jest tak, że kiedy dziecko podchodzi do Komunii Świętej, a nie było jeszcze u pierwszej Komunii Świętej, trzymając palec na ustach daje, daje znak kapłanowi, że przyszło po błogosławieństwo. I wtedy kapłan czyni znak krzyża na czole, albo nakłada rękę, albo błogosławi na odległość, ale udziela błogosławieństwa, dlatego że dziecko jest pełnoprawnym uczestnikiem również tej liturgii. Nie powinniśmy myśleć sobie, że dziecko w ogóle nie wie, o co chodzi. Lepiej może, jak dorośnie, to może przyjdzie sobie samo. Wielokrotnie się o tym przekonałem, że na przykład coś mówiłem do dzieci, a miałem wrażenie, że zupełnie mnie nie słuchają, że gdzieś tam patrzą, rozglądają się. A później, kiedy spytałem, o czym mówiłem, okazuje się, że słowo w słowo potrafiły powtórzyć. One po prostu mają inny sposób, że tak powiem, odbierania rzeczywistości. My często, jak słuchamy, to patrzymy na, na tego, który jest prelegentem. Natomiast dzieciaki potrafią radzić sobie bardzo różnie, mają podzielność uwagi. Są kochani księża, którzy bardzo boją się pracować z dziećmi. Wobec tych różnych przypadków pedofili u niektórych księży często wrzuca się innych do tego samego worka. Po słynnych filmach, które ukazały się w telewizji polskiej czy też w internecie, które mówiły o tych przypadkach, to jeden z moich współbraci, który szedł do szkoły, Spotkał się z tym, że ktoś pluł w jego stronę. Myślę, kochani, że każdy z nas, jeśli tylko jest normalnym, to zawsze powinien buntować się w środku i czuć taką niechęć do tych przypadków, których nie powinno wcale być. Ani jeden przypadek nie powinien być taki, jeżeli, że ktoś dokonuje coś takiego nieczystego w stosunku do, do dziecka. To jest karygodne. Panu Jezusowi się to bardzo nie podoba, to nie ma żadnych wątpliwości. Ale są też tacy księża, którzy boją się w związku z tym pracować z dziećmi. Nie możemy odpuścić, dlatego że jeśli oddamy dzieci, młodzież w ręce tych, którzy będą kształtować w inny sposób niż taki ewangelicznej Boży, może się zdarzyć, że my sami postawimy taką barierę i nie pozwolimy, żeby one przyszły do Pana Jezusa tylko dlatego, że się boimy. Kochani, przez wiele lat przygotowywałem dzieci do pierwszej komunii świętej, prowadziłem również małych, urwiekich serc i nadal prowadzę i z ogromną taką radością. Patrzyłem na pierwszą komunię świętą dzieciaków, kiedy tak jak pisklęta otwierają dziobki i przyjmują Pana Jezusa do swojego serca. Wtedy są takie szczere, takie piękne, takie dobre, czyste. Muszę wam powiedzieć, kochani, że bardzo lubię ewangelizować dzieciaki. Kiedy mówię kazania do nich, to często zdarza się, że mogę sam się rozwijać. Pamiętam, że był taki michał, z którym rodzice mieli trochę kłopot, dlatego że krążyli po różnych parafiach w Łodzi, Dlatego że podczas kazań dialogowanych Michał zadawał bardzo kłopotliwe pytania swoim rozmówcom, to znaczy księżom, i często również podważał ich autorytet, kiedy, pytał, kiedy złapał ich na jakiejś niekonsekwencji. I pamiętam, że kiedyś zadał mi takie pytanie: Mówi, Ojcze, jak to jest? W, w świecie jest bardzo dużo różnych bakterii, różnych takich żyjątek, które, są, które niezbyt dobrze działają na organizm ludzki, więc po co właściwie Pan Bóg stworzył te bakterie? To przecież chyba jest bez sensu. Ja wiem, Michale, jeśli chodzi o ten świat przyrody, on jest taki tajemniczy dla nas. Okazuje się, że to jest reakcja wiązana. Że to jest tak, że jak kiedyś pewnie ludzie postanowili, że wyniszczą pewne robaczki, takie fruwające, dlatego że strasznie gdzieś tam nękały ludzi. Okazuje się, że kiedy wyniszczyli już wszystkie te fruwające robaczki, to również ptaki, które żywiły się tymi robaczkami, zaczęły umierać. Po prostu nie miały czym się żywić. I tak dalej, i tak dalej. I kiedy opowiedziałem mu o tym wszystkim, ten powiedział, no widzę, że ojciec logicznie myśle. Myśli, bardzo dobrze ojciec odpowiedział, dziękuję za tę odpowiedź. Jestem usatysfakcjonowany. Po prostu taki mały, wiecie, mały, stary, że tak powiem mały dzieciak, który w taki sposób ci odpowie, to rzeczywiście masz satysfakcję, że jakoś tam trafiłeś, że udało ci się wyjaśnić coś, co być może było dla niego problemem. Na zakończenie, kochani, spod mojej samotni chcę przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.